Czy pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika udostępnione na mediach społecznościowych? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że skoro pracownik publikuje w mediach społecznościowych, to pracodawca ma prawo przeglądać te dane. Ponadto grupa robocza do spraw ochrony danych osobowych stwierdziła o konieczności analizy proporcji tych danych, czyli konieczności przetwarzania przez pracodawcę danych względem poszanowania prawa do prywatności i poufności komunikacji pracownika. Przeglądanie zatem mediów społecznościowych pracowników jest dopuszczalne przez pracodawców, kiedy ma to na celu realizację podstawowych obowiązków pracowniczych, takich jak ochrona dobrego imienia pracodawcy, dbanie o dobro zakładu pracy, dbanie o mienie pracodawcy czy ochrona tego mienia oraz zachowanie poufności tajemnicy służbowej. Pracodawcy mogą przetwarzać te dane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera F oraz artykułu 9 ustęp 2 litera E przepisów o RODO. Aby jednak pracodawca mógł legalnie przetwarzać takie dane, powinien w klauzuli informacyjnej odnośnie przetwarzania danych osobowych zamieścić informację, że dane mogą być pozyskiwane z portali społecznościowych. Pracodawcy przetwarzający dane z portali społecznościowych powinni mieć jednak na względzie fakt, że przetwarzanie tych danych nie może prowadzić do dyskryminacji lub naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu.